Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku. Dzisiaj jeździmy w Forzie Horizon 2. Jest to gra, która wyszła już jakiś czas temu na konsolę Xbox 360 i Xbox One. Została remasterowana na Xboxa One i dzisiaj przetestujemy sobie, jak wygląda jazda na kierownicy w tej grze. Ostatnio sobie podłączyłem stanowisko, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa. Moja kierownica jest kompatybilna z Xbox One. Niestety, mogę podłączyć tylko jedno akcesorium, więc może to być albo hamulec ręczny, albo skrzynia H-Shifter w tym wypadku. Wypadałoby, żebym, jeśli bym chciał sobie driftować na przykład, żebym podłączył sobie hamulec ręczny. Wtedy bym mógł sobie na przykład na łopatkach zmieniać biegi i mieć tu na przykład małą kierownicę. I teraz widzicie, że mam podłączoną tą dużą kierownicę, która nie ma przycisków, to jest customowa od od samochodu wyścigowego, normalnego, tak? Kupiłem ją na Allegro za parę stówek i teraz, ponieważ ona ma większą obręcz, to konsola myśli, że mam podłączoną tą kierownicę teraz, nie? Ponieważ ta kierownica ma większą obręcz, to ona też inaczej się będzie zachowywać tutaj, nie? I zobaczcie, że jak trochę nią rozbujam, to ona zaczyna oscylować. Próbowałem już kilku ustawień tutaj na Xboxie i ogólnie w grze i niestety, ale to jest taki mały problem związany chyba konkretnie z tym kołem. To koło nie jest wypisane tutaj w opisie, ale jakbyście chcieli całą tą bazę zobaczyć, tą kierownicę, tak, co do czego, no to tam macie wszystko wypisane w opisie. Udało mi się to podłączyć, tylko że nie mam ręcznego, tak? Ręczny nie działa, zobaczcie, jest martwy, tak? Ale skrzynia biegów H-Shifter w tym wypadku mi śmiga, no bo chcę pokazać wam, że ogólnie to działa. I specjalnie na ten odcinek, musicie to docenić koniecznie łapkami w górę oraz subami, specjalnie na ten odcinek wyłączyłem muzykę jakąkolwiek, dlatego że dźwięki aut są tu po prostu fantastyczne. Posłuchajcie. Tak? I to jest ten Mercedes. Mercedes zawsze mi się podobał. Podobało mi się, jak brzmiał w Forzie Horizon 2, a teraz mogę sobie to przetestować na kierownicy. Mamy tu oczywiście widok z kokpitu, ale ponieważ pad teraz nie jest w pełni obsługiwany, a do tej kierownicy nie mam wszystkich przycisków, to żeby zmienić kamerę, musiałbym przejść sobie w ustawienia i po prostu zmienić ją tutaj, tak? No ale ta kamera od tyłu jest najfajniejsza, bo zresztą pokażę wam. Jest najfajniejsza, dlatego że tutaj najlepiej słychać dźwięki tych samochodów. A nie oszukujmy się, kokpity w Forzie Horizon 2 nie są najlepszej jakości, chociaż i tak lepsze niż na przykład w The Crew czy w Need for Speed Heat, chociażby, mimo że to jest gra sprzed paru lat, tak? Jeśli chodzi o ruchy mojej kierownicy, są one w pełni zsynchronizowane z tym, co się dzieje na ekranie, z tym, że tutaj, jak to przypadło na Fordze, nie mamy tego pełnego obrotu, nie? A w niektórych grach mobilnych, które też dla was nagram, nawet mamy ten pełny obrót, to jest niesamowite. Takie fajne gry znalazłem na Androida, że to jest szok. No ale to wam jeszcze pokażę. Dzisiaj gramy sobie w Forze Horizon 2 na kierownicy. Znowu muszę tą kamerę zmienić na kamerę zewnętrzną. No tutaj to brzmi nieporównywalnie lepiej. Z zewnątrz mamy ten aktywny wydech od Mercedesa, świetnie jest odwzorowany w tej części.
Tutaj przydało, żeby ta kierownica nie oscylowała w ten sposób, tak jak teraz, to tutaj przydałoby się takie ustawienie jak damper. Ty, czy ja gram teraz online? To jest jakiś gracz. Chyba. Księciuniu XD? Ej, to jest mój ziomek. Co tu robisz, ziomek? Nie wiem, może to, chyba to jest jakiś bot, nie wiem. Ale jeśli nie bot, to dalej ludzie grają. Nie wiem, nie wiem, czy to jest gracz. Okej, mniejsza z tym. Zmieńmy sobie furę i pojeździmy czymś innym. Może pojedziemy sobie jakiś wyścig, zobaczymy, jak mi pójdzie. Nie mogę się nasłuchać tego Mercedesa. To był samochód, który miałem teraz wybrany tutaj w Fordzie Horizon 2. Wow! Miałem go wybranego, bo go wcześniej sobie tam słuchałem, jak grałem na padzie, jak sobie jeździłem gdzieś tam na konsoli, gdzie była podłączona gdzieś tam w salonie. I sobie nim lubiłem po prostu się pośmigać od czasu do czasu, nie? No ale teraz postanowiłem sobie podłączyć tą kierownicę, żeby też pokazać wam, jak to tutaj działa. W przypadku Forza Horizon 3 czy Forza Horizon 4 myślę, że podłączenie jest dokładnie takie samo, tylko po prostu uruchamiamy grę przy pomocy kierownicy i wszystko nam działa, nie? Możemy sobie coś tam mniej więcej wyregulować, jeśli chcemy. Nie wiem w ogóle jak wam, ale mi ta lokacja dużo bardziej pasuje. To jest chyba stylizowane na jakieś Włochy albo coś takiego? Nie jestem pewny. Podoba mi się bardzo, no... Jakoś lepiej mi pasuje ten klimat niż Wielka Brytania, Jesus. Znaczy, akurat Wielką Brytanię w Forza Horizon 4 zrobili ładną, tak? Ale tak jakoś lepiej czuję się tutaj. Jakoś tak jest przyjemniej, wydaje mi się. No i jeździmy po właściwej drodze, cholera, no! A od dwóch części Forza Horizon, no jeździmy po tej złej stronie z naszego punktu ludzkowego widzenia, prawda? No to dla mnie to jest trochę słabo. Kurde, chciałem tu już ręczny zaciągnąć. Znaczy jakby chciał, to by podriftował tutaj, nie ma problemu. Tutaj jest dodatek Storm Island, do którego niestety nie ma dostępu, nie można go kupić. Szkoda trochę. Powiem wam, że na kierownicy bardzo przyjemnie się tu jeździ. Strasznie brakuje mi ręcznego, żeby móc sobie podriftować. Nie wyobrażam sobie driftować teraz na tej malutkiej kierownicy. Ona ma te wszystkie przyciski, to nacisnął sobie na przykład tutaj i bym miał ręczny, tak? Zmiany biegów bym miał na łopatkach czy coś i by działało. No ale jakoś nie wyobrażam sobie grać teraz na tamtej kierownicy, naprawdę. Ja sobie chyba zamówię taką z większą obręczą i z łopatkami kierownicę do gier rajdowych, bo z tamtą to ja naprawdę nie mogę grać. Czuję się, jakbym grał jakimś zabawkowym dziadostwem, naprawdę. Źle się z tym czuję, strasznie. No ale nic, człowiek widział co brał, się nie znał na tym, tak to wyglądało. Dobra, zmienimy sobie furę może na coś innego. W ogóle jak ja mam mało kasy, milion kredytów. O kurde, 75 samochodów ponoć mam. No to sprawdźmy sobie, jak tu brzmią V12 chociażby. Srugatti mamy, proszę bardzo. V12, w czym my tu mamy V12? To może jakiegoś Aventadora weźmiemy sobie, nie? Czy nie? Lamborghini Huracan i Aventador. Proszę bardzo, weźmy sobie Aventadora, posłuchajmy go. Przejedźmy się trochę większymi prędkościami i może chodźmy od razu na jakiś wyścig. Co wy na to? Czekaj, czy ja mam tego Aventadura ulepszonego? Można tu ulepszać? Czekaj. Tunik Upgrades, proszę bardzo. Custom Upgrades. Teraz grę obsługuję przy pomocy pada. Aha, bo on już jest ulepszony. Ja go tak ulepszyłem pod klasę S2, żeby był wymaksony. Tak wyglądał tutaj garaż. A, to ciekawe. Spoiler. Ja standardowo nie wymieniałem tego co tutaj jest, które się tam wygina, nie? A to co to jest? System into your car, different engine characteristics. Conversion. Aha, dobra. Tutaj mamy. Więc możemy turbo dodatkowe, twin turbo zainstalować, a tutaj możemy napęd na tył poinstalować. No ale kto by z Aventadora wyciągał ten fantastyczny napęd? Proszę bardzo. Jedziemy. Tutaj w ogóle jakieś znajdźki mam jeszcze. Patrzcie na to. Garaż? Co to jest? A, jeszcze coś mam do znalezienia. To jest chyba
Peugeot? Renault? Nie wiem, chyba Peugeot to był. Aha, ja już mogę je odebrać. To są te furki, które ja tam sobie poznajdywałem kiedyś. A tam, dobra. Mamy tu Aventadora, posłuchajmy go, jak on sobie brzmi. Myślicie, że będzie fajnie brzmiał? Posłuchajmy i chodźmy na jakiś wyścig. No, w Aventadorze zmieniać biegi przy pomocy H-shiftera to trochę zbrodnia, wiem, ale... Ale co tam? Darujecie mi chyba, nie? Dla mojej frajdy. Ty, jak tu deszcz wygląda w ogóle. Ładnie ta gra wygląda, co? Modele samochodów są też bardzo spoko. I jakie jest wasze zdanie, odczucie co do brzmienia tego Aventadora? Czy brzmi lepiej niż w Forzie Horizon 4, czy nie? Mi się efekt deszczu podoba, ale w czwórce też to fajnie wygląda. A najlepiej wygląda chyba w nowym Need for Speedzie, nie? Chociaż tutaj też jest ładnie. Ślisko, kurde. Kurde, jak mi wyścig pójdzie, nie wiem. Czekaj, bo tu są różne tunele też. Chyba tutaj gdzieś po prawej stronie będziemy zjeżdżać na jakiś tunel. W ogóle mam wyłączoną mapkę. Spróbujmy sobie może ją włączyć, żebym widział, gdzie jechać. Ja nie kojarzę za bardzo tej mapki tutaj. Ja sobie chyba kiedyś powyłączałem to wszystko, żeby... O, pyk. Tutaj weźmiemy sobie, powłączamy rzeczy. To możemy wyłączyć. Ghosty, skillsy, notifications. Okej. No i teraz będziemy to wszystko mieli. No i teraz to tak. Tu chyba niedaleko był jakiś... jakiś tunel albo coś takiego? No i też nam się tutaj spoiler oczywiście wysuwa w Aventadorze. Nie wiem, czy w taki sposób powinien, jak tutaj jest. A nie, dobrze się wysuwa, dobra. Ja jak pierwszy raz zobaczyłem Aventadora, to myślałem, że to jest jakiś Batmobil, kurde. A tu przez chwilę było słychać takie tu... Tutaj w tunelach bardzo ładnie słychać samochody. Dobra. Pojedziemy sobie na jakiś wyścig. Nie wiem, jaki mam tutaj rozpoczęty. O, coś tutaj jest. Wyścig... O, stamtąd wracam, kurde. To może pojedziemy sobie w inne miejsce. Można się właściwie przenieść tam, gdzie chcemy. Ja tylko jeden wyścig mam dostępny. Tu chyba tak jest, nie? It's a street race, okej. To przejedziemy się kawałek tam i powinniśmy, mam nadzieję, że przez jakiś tunel przejedziemy. Pojadę prosto, potem w prawo i gdzieś tam sobie pobłądzimy tym Aventadorem. Jak się zgubić, to tylko takim samochodem, nie? Kurde, tu się drzewa nie rozwalają. Ja go chyba na miękko zrobiłem, bo jak przyspieszam, to mu dosyć mocno podnosi ten przód. Ło! Myślałem, że kierownica będzie trochę gorzej obsługiwana, że to sterowanie będzie takie bardziej luźne, ale jest w porządku. Tylko jest taki problem z tym oscylowaniem. Akurat w przypadku tej kierownicy, no da się to jakoś tam kontrolować, nie jest tak tragicznie. Widzicie, nie mam jakiegoś większego problemu, żeby opanować to autko. Mimo, że tutaj kierownica próbuje mi się wyrwać. Przez to takie dziwne oscylowanie.
próbowałem tam parę ustawień tak na szybko, ale nie udało się tego wyeliminować. Może jakbym właśnie force feedback dał na całą pytę, żeby jakoś mocniej trzymał te kierownice, to by jakoś to było. Dobrze, że chociaż te wszystkie ustawienia mogę dawać sobie, znaczy, że mogę je ustawiać padem, tak? Na tej kierownicy się najfajniej jeździ, a nie chciałbym przyczepiać sobie specjalnie tamtej. No i sprawdźmy. Nie, jest jeszcze gorzej. Nie wiem, czym zrobić to oscylowanie. Tutaj przydałoby się to ustawienie dampera. Damper to jest coś takiego, że jakby jak stoimy w miejscu samochodem, to jest jakby takie tarcie koła o asfalt, że tak czuć trochę większy opór, nie? Teraz zobaczcie, jakbym puścił kierownicę, to w przypadku tej obręczy jest trochę problem. Znaczy ja to kontruję rękami, tak? Nie ma problemu, żeby opanować, ale jest to takie nieprzyjemne uczucie, bo tak kierownica ci się buja na jedną i drugą stronę. No w Forza Horizon 4 tego nie ma, nawet w trójce tego nie ma. Powiem wam, że w trójce całkiem w porządku mi się na kierce jeździło, ale tam niestety trójka nie wychwytuje tego mojego H-shiftera jako oddzielnego urządzenia. Podejrzewam, że musiałbym podłączyć to pod kierownicę, tak jak mam teraz tutaj pod Xboxa podłączony ten H-shifter. Bo jeśli gramy na PC-cie, to H-shifter podłączamy jako oddzielne urządzenie i tyle, nie? Kierownica też jako oddzielne urządzenie, hamulec ręczny jako oddzielne urządzenie, wszystko jest wykrywane, wszystko możesz sobie po prostu przydzielić, tak? I grać w ten sposób. Na PC-cie nie ma żadnego problemu. Na konsoli jest tak, że na tej kierownicy masz jeden slot i możesz podłączyć jedno akcesorium. Albo to jest hamulec ręczny, albo to jest dźwignia zmiany biegów, czyli H-shifter w tym wypadku, nie? No tak jest to dziwniej zrobione. Nie pytajcie mnie, dlaczego tak jest. No tak jest i tyle. Nie zmienię tego. I tu mamy wyścig. Przejedziemy się kawałek. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Może sprawdzimy sobie jakąś inną furę. Pewnie, że tak. Dobra. Startujemy. Co ja zrobiłem? Dobrze, nacisnąłem. Aha, okej. Okay. O, dobra, przy okazji zmienimy sobie furkę. Yep, dobra, musimy wybrać sobie ekstremalną zabawkę torową. Tutaj do wyboru mamy Ariela Atoma z silnikiem V8, ale jest mocno porobiony i dla jaj zrobiłem go z napędem na 4 koła. No ciekawe. A dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie. Ariel Atom był to samochód, którego bardzo ciężko było mi opanować na padzie. No i pytanie teraz, co się stanie, jak mi pójdzie z jego kontrolą na kierownicy. Czy dam radę go opanować, czy nie? Dobra, startujemy. Znaczy tak, ja myślę, że... O kurde, ale on przyspiesza. No tak, to jest na maksa tuning zrobiony. Przeciwnicy mają ustawienie high skilled, czyli utalentowani. Nie wiem, jak to po polsku tam było. Tu też kierownica mi oscyluje, nie chcę jej nawet puszczać, bo właśnie. Oh my god, dobra. Także jedynie problem jest z tą oscylacją, nie?
Okej, musiałem się trochę skupić na tej jeździe, bo troszeczkę inaczej się tu jeździ niż w Forzie Horizon 4. Nie ma takich... takiego szczegółowego tego force feedbacku. Czuć oczywiście momenty, kiedy koło traci przyczepność. Ajajaj, kiedy samochód traci przyczepność. Ale nie jest to aż takie precyzyjne jak w Forza Horizon 4 na PC-cie. Nie wiem jak jest w czwórce, jak się gra na konsoli. No nie chcę tego próbować, bo po co jak mam PC-ta, prawda? Tutaj było bardzo fajnie na tym zakręcie teraz czuć momenty, kiedy samochód tracił przyczepność i tracił dosyć mocno tą przyczepność na zakręcie, więc no. No, nie poszło mi za dobrze, to nie ma znaczenia, chcę wam tylko pokazać, że ja mając kierownicę od kilku miesięcy jestem w stanie ogarnąć prowadzenie tutaj i cyk. No i sobie ukończyłem. Dostałem jakieś tam śmieszne nagrody. Tutaj w tej Fordzie się nie dostaje jakoś tam bardzo dużo, no ale też nie osiągnąłem jakiegoś fajnego miejsca, prawda? No i mamy sobie Ariela Atoma z napędem na cztery koła. Ja chyba specjalnie dla was zrobiłem taki tuning tutaj. No ta oscylacja jest też tutaj bardzo wyczuwalna, nawet jak jadę powoli, tak? Nie, to jest mega dziwne. Nie wiem, co by tu pomogło. Może zwiększenie martwej strefy na kierownicy, tak? Może jakoś? Jak jedziesz szybciej, to ten efekt jeszcze bardziej się nasila i musisz, wiesz, mocno trzymać kierownicę, żeby nic ci nie bujało, nie? Trochę to dziwne, ale dałoby się z tym żyć. Dałoby się tak całą grę przejść. Możliwe, że na tej kierownicy drugiej byłoby lepiej, aczkolwiek nie chcę próbować. Nie? Podejrzewam, że myślę, że na 100% byłoby lepiej na tamtej kierownicy. Cyk, Ariel Atoms na pewno cztery koła. Proszę bardzo, co my tu jeszcze mamy? Mapa i tu mamy jakiś wyścig, Extreme Track, to jest taki sobie... Wybrałem, takie sobie kiedyś wybrałem mistrzostwa. Tam mieliśmy Lotusa i Levena jeszcze. No i mamy jeszcze parę innych samochodów. To posprawdzajmy sobie jakieś inne furki. Wyścig poszedł mi tak sobie. Mógł oczywiście pójść dużo lepiej, gdyby mi poszedł dużo lepiej. Ale nie poszedł mi dobrze, bo się chyba nie starałem, nie wiem. Dobra. I co my tutaj mamy? Mamy na przykład Astona Martina. Jestem ciekawy konkretnych silników, jak one brzmią tutaj. Na przykład mamy Mustanga z 15 roku, z 13 roku. Ten z 13 roku chyba mi się najbardziej podoba. Hennessey'a Venoma mamy. I mamy właśnie Vtec, a silnik Wantla. Mamy jakąś Mazdziochę tutaj. Nie jestem pewny, czy w tej, ale w tej na pewno jest Wankel, tylko muszę zobaczyć, czy jest swap zrobiony w tej Mazdzie. Chodźmy upgrade'y zobaczyć, możliwe, że zrobiłem kiedyś jakiegoś swapa. Engine swap, nie, jest tutaj standard, możemy wsadzić V8, no, ciekawe. No i mamy też ten rotacyjny podwójny, nie? Czy poczwórny nawet. Dobra, chodźmy standardu posłuchać. Bo jestem ciekawy. Wychodzimy i jedziemy. I to waszym zdaniem jest różnica, czy nie? Co, my będziemy driftować tą furą? To jest Mazda w końcu. Ej, ale moim zdaniem brzmi to dużo lepiej. Nie wiem, czy wy pamiętacie teraz, jak jesteście na tym odcinku, jak brzmi w Forzie Horizon 4 jakikolwiek Wankel. No jak stado much, nie? Tutaj wiadomo, że ten dźwięk nie jest jakiś tam niesamowity, tak? Ale no, umówmy się, Wankel też nie brzmi jakoś niesamowicie, tak? Natomiast w Forzie Horizon 2 te dźwięki no, diametralnie się różnią od tych pozostałych dwóch Fords, tak?
Moim zdaniem jest lepiej pod tym względem. Chyba powinienem faktycznie martwą strefę ustawić dla skręcania, to bym nie miał tego dziadowskiego oscylowania. Nie wiem skąd to się bierze. Może nożnym będę sobie dohamowywał i próbował driftować. Tylko że jak puszczasz kierownicę, to ona ci skręca na wszystkie strony. W tym rzecz, że nie mogę jej... Nie mogę tutaj za bardzo tak sobie podriftować. Są doki, takie miejsce driftu. Ojej, nie, ciężko, ciężko. Ciężko, bo mi kierownica lata tu na wszystkie strony podczas tego driftu. Ciężko nad tym zapanować, powiem wam. Ale ten samochód jest dosyć mocno porobiony, więc do driftu on się fajnie tutaj nadaje. No i ciekawie brzmi dosyć. Bezręcznego. Ciężko. A tam dobry drifter wszystkim podriftuje. Zręcznym czy bezręcznego, nie? Tutaj to jakoś samochody też inaczej latają. Albo ja tą maździochę już sobie wcześniej robiłem jakoś na drift, nie wiem. Ale wystarczy mi właściwie hamulec nożny. Jestem w stanie mniej więcej latać, nie? Niesamowite, co? Trzeba tylko regulować gazem i da się mniej więcej ustawić ten kąt, tylko nie jest to takie proste na początek. Dałoby się, kurde. Dawaj, 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 niebeczki! Patrz, prawie by się udało tak ładnie zaparkować. No, dzieje się. Na nożnym, kurde. Hamuje ten drift, nie? Tutaj mamy dosyć duży moment obrotowy, kurde. Chyba nie można było robić tego tuningu? Nie, tu można było, w jedynce nie można było robić takiego dostosowania, nie? Ty, a zrobię tutaj... A można robić podczas jazdy to? Chyba nie, chyba tutaj nie można, bo trzeba było zajechać do centrum Horizon, stuningować i dopiero wtedy, nie? Ale tutaj zobaczcie, jakie mieliśmy pole do zabawy, do driftu, tak? No tutaj to można było cuda robić. Już w czwórce dużo więcej miejsc mamy do driftu, ale w trójce totalnie nie było takich miejscówek, trzeba było po mieście latać, nie? A tutaj w dwójce, nie wiem czemu oni się wycofali z tego. W trójce i nie zrobili takiego miejsca, takich doków do latania. Przecież to jest genialne. Yeah. Tutaj między tymi... No cuda można było tu robić. Tutaj między tym... O Jezu, jak cudownie, nie? Tyle miejsca do zrobienia manewru, tyle opcji. Już widziałem kiedyś masę różnych filmów na temat tego driftowania tutaj w dokach.
No i wyglądało to niesamowicie. Moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki u mnie na kanale z gier wyścigowych. Dziękuję wam, że byliście teraz, trzymajcie się, na razie, pa pa.